znowu mam 40, czyli w zasadzie przez całą porąbkę koło Żywca jedziemy sobie ograniczoną prędkością. To nie były skrzyżowania, tylko dojazdy do posesji. Przepraszam, a dojazdy do posesji nam nie odwołują znaków ograniczeń prędkości. Mówiąc szczerze, nie wiem, dlaczego akurat w tamtym czasie, przejeżdżając przez porąbkę, stwierdziłem, że to konkretne miejsce to nie jest skrzyżowanie, tylko dojazd do obiektu przydrożnego. Przytoczę tylko definicję skrzyżowania, jaka wówczas obowiązywała. A więc skrzyżowanie było to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnie, ich połączenie lub rozwinięcie, łącznie z powierzchniami stworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Podejrzewam, że w tamtym momencie dostrzegłem, nie wiem, może to była właśnie oznaczona drogą wewnętrzną w tamtym czasie, być może były jakieś prowadzone prace, że droga nie była utwardzona odpowiednio, a być może po prostu była typową drogą, która prowadziła właśnie tylko i wyłącznie do domostw i być może tak to właśnie w tamtym momencie wyglądało. Dlatego też stwierdziłem, że to miejsce to jest dojazd do obiektu przydrożnego, a nie jest to typowe skrzyżowanie. Dziś jak najbardziej to miejsce skrzyżowaniem jest. Bo dzisiaj mamy inną definicję skrzyżowania. Dzisiaj już nie mamy już tego dojazdu do obiektu przydrożnego, który miałby skrzyżowaniem nie być. Znak D1, o którym pisze mój widz, nie ma tak naprawdę tutaj nic do rzeczy co do opisu miejsca, o którym mówimy, ponieważ jest to znak informujący mnie tylko o tym, że jestem na drodze z pierwszeństwem. Czyli informuje mnie o tym, że z boku mogą być na przykład kolejne drogi wewnętrzne i przed każdą drogą wewnętrzną, która przecież skrzyżowaniem nawet w myśl nowych przepisów nie jest, również ten znak może być postawiony, abym ja, jadąc tą drogą z pierwszeństwem, o tym wiedział, że te pojazdy po mojej prawej czy lewej stronie będą włączającymi się do ruchu. Natomiast kończąc, na dzień dzisiejszy jak najbardziej wychodzi z tego, że miejsce to jest skrzyżowaniem, pod warunkiem, że ta droga po prawej stronie jest po prostu drogą twardą.